Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Daję dzisiaj przykaz od Ojca Absoluta i on dotyczy dosłownie każdej osoby. Każdej. Ale jest skierowany do osób przebudzonych, do osób świadomych. I tym przykazem chciałam z Wami się podzielić. Egzamin na bezwarunkową miłość. Witajcie, moi drodzy, ukochane dzieci. Moje dzisiejsze przesłanie kieruję do tych z Was, którzy już mają kontakt lub będą musieli w przyszłości wejść w bezpośredni kontakt z osobami, które przyjęły szczepionkę. To trudny test i w pewien sposób kolejny test siły, waszej zdolności, doświadczenia bezwarunkowej miłości do każdej żywej istoty na tej planecie. A teraz rozważymy najróżniejsze aspekty waszej interakcji z tymi ludźmi. I zaczniemy od tego, że będziesz musiał zaakceptować fakt, że nie możesz tym ludziom pomóc energetycznie, ponieważ ich subtelna struktura uległa nieodwracalnym zmianom. Wszystko, co możesz dla nich zrobić, to ułagodzić ich los miłym słowem i ciepłym podejściem do nich. Oczywiście, nawet tutaj nie da się dać jednej porady na każdą okazję, ponieważ każda żywa istota na Ziemi jest tak wyjątkowa, że nawet te same leki są wchłaniane przez każdą z nich na swój własny sposób, a reakcja na nie będzie różna. Dlatego na początek podzielimy takich ludzi na grupy warunkowe. Pierwsza grupa to są ci osoby, którzy łatwo przeszli tą procedurę i sami nie odczuwają żadnych zmian. Nawet się tym obnoszą, próbując udowodnić innym, że wszystkie rozmowy o niebezpieczeństwie szczepionek są nielegalne i fałszywe. Fizycznie na razie są jeszcze zdrowie, ale ci ludzie nie są w stanie śledzić zmian zachodzących w sobie na subtelnym poziomie, zarówno z powodu materialnej struktury ich umysłu, jak i z powodu subtelnych zmysłów, których im już brakuje. Z reguły są to ludzie, którzy bezwarunkowo wierzą we wszystkie środki masowego przekazu i dlatego są przekonani, że przyjmując ratującą życie szczepionkę, spełnili swój obywatelski obowiązek chroniąc siebie i innych przed straszną chorobą. Niestety takich ludzi na Ziemi jest teraz bardzo dużo. Oni odprężyli się i nadal prowadzą swój zwykły tryb życia, ciesząc się, że mogą podróżować i odwiedzać miejsca, w których dostęp dla nieodpowiedzialnych obywateli, którzy sprzeciwiają się szczepieniom, jest zabroniony. Do pewnego stopnia poczuli się wybrani swoją uprzywilejowaną pozycję w stosunku do reszty. To oni wykazują największą agresję wobec osób bez maski lub tych, którzy sprzeciwiają się szczepieniom. Jak zachowywać się z takimi ludźmi? Przede wszystkim nie czuj się winnej, ułomnej lub mniej wolnej. W rzeczywistości to ty jesteś naprawdę wolny, ponieważ pozwoliłeś sobie na podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za swoje życie, a nie podążyłeś za zgniłym systemem, dla którego ludzie już od dawna zamienili się w materiał odpadowy, który można zignorować, regulując populację według własnego uznania. I oczywiście w żadnym wypadku nie należy reagować agresją na agresję, co często zdarza się tym, którzy próbują bronić swojej niewinności, wdając się w kłótnie z już zaszczepionymi osobami.
Tak pomagasz tym, którzy próbują skłócić populację Ziemi, dzieląc ją na zaszczepionych i niezaszczepionych, co oznacza, że dostarczasz im upragnione negatywne energie, które pozwalają im utrzymać się na powierzchni. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jak najmniej komunikować się z takimi ludźmi. A jeśli nie da się tego uniknąć, to w ogóle nie poruszaj tego tematu, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji. Dzisiaj na tym zatrzymamy się. Ojciec Absolut, który bezgranicznie kocha Was, przemówił do Was. Moi drodzy, ja podzielę się swoim własnym doświadczeniem, ale ja myślę, że przez ten czas każdy z nas już ma takie doświadczenie, jak zachowywać się w stosunku do takich ludzi, ponieważ z zawodu ja mam do czynienia z wieloma osobami i zaszczepionymi, i niezaszczepionymi. Różne osoby do mnie przychodzą. Więc z zaszczepionymi osobami staram się nie poruszać w ogóle tematu, tak jak tu też było powiedziane w przekazie. A kiedy mnie pytają, czy ja już to zrobiłam, to ja delikatnie mówię, że zastanawiam się nad tym i zmieniam temat. Po co drażnić? Po co drażnić? Po co mi agresja tych ludzi, żeby na mnie wylewali? Ja tego sobie nie życzę i dlatego unikam takich tematów z tymi ludźmi. Natomiast chwała Bogu, u mnie więcej osób jest świadomych, także zdarzają się takie osoby sporadycznie. I jeszcze potwierdzając to, co tu powiedziano, mam taką wspaniałą istotę, która też pracuje w pewnym środowisku. I od samego początku jest zdecydowanie na nie, ale w jej otoczeniu są różne osoby i jest jeszcze takie napieranie na nich, bo w usługach pracuję, żeby robili takie rzeczy, tak? I Ania, ma na imię ta dziewczyna, opowiada mi taką historię, prawdziwą historię, że jest w pracy młody chłopak, który był jeden z pierwszych, który zrobił to, co zrobił i śmiał się nad Anią, że ona tego nie robi. Przyjął dwie dawki i za ileś miesięcy podchodzi do niej, pyta Ania, a ty co? Ania powiedziała, ja nie zmieniłam zdania od samego początku. I ten chłopak, młody chłopak, który był tak nastawiony, był tak pozytywnie nastawiony na to, co zrobił, powiedział jej szczerze, wiesz, Ania, w tym coś jest, bo ja z dnia na dzień tracę siły. A to młody człowiek, 32 lata, gdzie Ania mówiła, był pewien siły, jego była wszędzie pewna, a teraz został wrak człowieka. Czym to się skończy, wie tylko Pan Bóg. I podsumowując to, ten przekaz i to, co ja do Was mówię, jak mówię, na pewno znacie już, jak zachowywać się z takimi osobami. I jeżeli ktoś w rodzinie bliskiej to zrobił, no cóż, nie macie na to wpływu, jak kiedyś wcześniej już mówiłam, po prostu macie to zaakceptować. To jak w stronę dzieci, tak i w stronę dzieci dorosłych i w stronę rodziców.
To wszystko, co chciałam ja od siebie przekazać. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że nas jest coraz więcej. Dziękuję Bogu za te wspaniałe czasy. Niezwykły, cudowny, przecudowny, ciekawy, jednocześnie trudny. Ale pamiętajcie, że to Wy wybraliście ten czas dla rozwoju swojego ducha. Z Wami była Irina.